Pilne spotkanie Morawieckiego i Kaczyńskiego w sprawie Ukrainy Piotr Muller Pilne spotkanie premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie sytuacji, która ma miejsce w Rosji, poinformował na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Muller. Polityk skomentował również przemówienie prezydenta Rosji Władimira Putina. Z tych wypowiedzi Putina jasno wynika, że na nowo powstaje neoimperialna polityka rosyjska. Dlatego też pan premier Morawiecki zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej czy Charlesa Michela o pilne zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej. Liczymy na to, że Re szybko zareaguje, że zostaną przyjęte jednoznaczne sankcje, mówił Muller. Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polsat News na gorąco odniósł się do decyzji Władimira Putina, który podpisał dekret o uznaniu separatystycznych republik ludowych w Donbasie. Müller przekazał, że premier Morawiecki spotkał się z wicepremierem Kaczyńskim w sprawie Ukrainy. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera szefa Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, w czasie którego omawiana jest sytuacja, która ma miejsce w Rosji, poinformował Piotr Muller. Dodał, że na bieżąco są podejmowane działania. W najbliższych godzinach wszystkie służby będą podejmowały dalsze działania. Będziemy o nich informować, mówił rzecznik rządów Polsat News: Rosja i Ukraina. Premier Morawiecki chce posiedzenia Rady Europejskiej Muller poinformował również, że premier skierował formalne pismo do przewodniczącego Rady Europejskiej o zwołanie szczytu Unia Europejska. Premier RP będzie rozmawiał ze swoimi odpowiednikami. To jest standardowa procedura w takiej sytuacji, dodał. Rzecznik rządu, pytany w Polsce o działania na forum unijnym, przypomniał, że cała seria działań dyplomatycznych rozpoczęła się już kilka kilkanaście tygodni temu. Mówiąc o tym zagrożeniu, część państw Unii Europejskiej patrzyła na to z przymrużeniem oka. Nawet były zarzuty wobec Polski, że ponosimy zagrożenie, którego nie ma. Dzisiaj okazuje się, że ono jest realne wskazał. Republika Doniecka, Republika Ługańska. Decyzja Władimira Putina. Prezydent Rosji Władimiro Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych republik ludowych w Donbasie. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją.